Witajcie, cześć, czołem. Rozpoczynamy kolejny odcinek programu Weekend z Eską, który już od pewnego czasu wygląda tak samo. No, dzwonimy online do gwiazd, niestety inaczej nie możemy. I trochę ten czas, w którym teraz się wszyscy znaleźliśmy, no dla gwiazd jest trochę niefortunny, bo niestety gwiazdy, no szczególnie te śpiewające, nie mogą dawać koncertów i nie mogą się spotykać ze swoimi fanami. I z jednej strony niby się wszystko luzuje, ale z drugiej strony dla nich zmienia się niewiele, więc najczęściej siedzą w domach, na działkach albo w tajnych miejscówkach i robią rzeczy, które zazwyczaj po prostu zwyczajnie robimy my. Zajmują się rysowaniem, opiekowaniem się zwierzętami, leżeniem, spaniem, jedzeniem, oglądaniem. Tak, kombinują jak mogą i trochę o tym właśnie będziemy z nimi rozmawiać. No przede wszystkim, no chyba każda gwiazda, żeby być gwiazdą, powinna być kreatywna. I tak też jest. Co tydzień ktoś nas zaskakuje, że robi coś nowego, fajnego. My mówimy wow i śmiejemy się i jest po prostu fajnie. Faktycznie, trzeba przyznać, że zaskakują nas te gwiazdy, bo niby to samo, a jednak inaczej za każdym razem wygląda to jakoś tak, powiedziałbym, odmiennie. A dzisiaj połączymy się między innymi z Kamilem Bednarkiem. Ja będę szczera, troszkę się obawiam o Kamila, bo jednak to jest człowiek energia, który teraz nie ma gdzie tej energii tutaj rozsyłać. No jak to tak? No tylko internetowo, on przecież potrzebuje sceny, potrzebuje być metr od swoich fanów, ale mam nadzieję, że jednak nas pocieszy i powie, że u niego wszystko jest okej. Tak, zadzwonimy też do wujaszka Lifestyle, który opowie o tym, że szykuje mu się nowa fucha. Zadzwonimy też do hardkorowego Koksa, który teoretycznie jest w dobrej sytuacji, bo ma siłkę, ale przecież ma tą siłkę po to, żeby inni mogli na tej siłce być, a ci inni nie mogą. Tak? Więc ćwiczy na niej sam, plus na dodatek walczy, bo jest przecież świeżo upieczonym ojcem. I jeszcze zadzwonimy do Weroniki Juszczak. O. No więc tak, sprawdzimy, co u nich, co robią i jak się mają. Takie plany na ten weekend z Eską. No to ja myślę, że teraz czas na porcję klipów i widzimy się już za chwilę w towarzystwie pierwszej gwiazdy. Cały czas oglądacie Weekend z Eską, a my wciąż w podróży po domach naszych wielkich gwiazd. Czas na kolejną i teraz w tym momencie no nie ma innej opcji. Powitanie może być tylko jedno. Wujaszku, cześć, 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 daj coś zjeść. Już daję wam coś zjeść, bo dzisiaj upiekłem chleb. No właśnie. To jakiś czarny, co to jest za chleb? To jest czarny chleb i nie jest spalony. Zobaczcie, on jest tutaj mięciutki i nadaje się do konsumpcji. Chrupie skórka, zapraszam, upiekłem więcej. Jak się przyjrzycie, to zobaczycie. No dobrze, ale powiedz mi, czy to już idzie na sprzedaż? Bo ja mam takie wrażenie, że tego już jest tak dużo, że to kupują, kupują. W sensie, że koniec ze zdjęciami i będziesz piekł. Chcieliby kupować, ale nie można, bo ja rozdaję, więc krzyżuję im cyki. To powiedz mi, jak bardzo musimy się... Jak bardzo musimy się jeszcze bardziej zaprzyjaźnić, żeby otrzymać od ciebie w prezencie taki chleb? Wystarczy hasło. Wujaszku, a myślisz, że byłaby kiedykolwiek taka szansa, żeby właśnie w te chleby i takie wyroby wejść po prostu na poważnie, skoro ciebie to tak jara? Jest taka szansa. Już dostałem propozycję otwierania i pizzerii, i kawiarni, piekarni i tak dalej, więc teraz tylko, wiesz, przebierać w tym. No ale czasy są jakie są, wszystko jest takie trochę rozedrgane i niepewne, a z drugiej strony, jak ktoś tego nie weźmie za łeb, no to nikt tego nie weźmie. Także nie wykluczam, że coś się wydarzy w tym temacie. No, ale mi się wydaje, że nie ma jeszcze chyba nawet na świecie takiej piekarni, pizzerii, do której tylko kobiety mogą wchodzić tylko bez koszulek. Tak, jeszcze nie ma, ale widzę, że masz jakiś pomysł. No słuchaj, wydaje się, że możemy tutaj takimi partnerami biznesowymi zostać. Pamiętajmy, że trop jest taki, że nie wiem, czy zwróciłaś, Olka, uwagę, bo te bochny są wszystkie okrągłe. Wiadomo, że to wujaszka bochenki, nie? Tak się uśmiecha. A jakie mają być, no? Normalnie takie podłużne, jak to bochenki chleb. Nie, wiesz, nie, bo Rudy klasycznie kupuje te wiejskie chleby, no to one są podłużne. Rudy. Dobra, żegnajmy go, dosyć tego. Idź pan w bochen w ogóle już, dziękujemy. Biały pech. Dobrze, wujaszku, nie zmarnowałeś, rozumiem, ani minuty w tym czasie. Wszystko jest cały czas robione. No, trochę zmarnowałem na pewno. Obejrzałem kilka niepotrzebnych seriali, kilka bardzo dobrych filmów, przeczytałem mnóstwo fajnych książek, ale rzeczywiście trochę sobie za bardzo wrzuciłem takie ambicjonalne plany, żeby cały czas coś się działo, że nie mogę zamulić, bo to się źle skończy. I to i dobrze, i źle wyszło, to znaczy czegoś nowego się nauczyłem i rzeczywiście nie zamuliłem pod kołdrą i tak dalej, ale mogłem może tam bardziej sobie odpuścić momentami. Ale generalnie, generalnie dobrze oceniasz swoją wenę na śmieszki?
Czekam na część drugą. Nie no, właśnie czekam, jak oceniasz swoją wenę, bo rozmawiamy z różnymi gwiazdami i różnie. Jedne mówią, że stają się bardziej płodne w czasach pandemii, jak siedzą same w domu. Inne mówią, że kompletnie nie i wydaje mi się, że nie są śmieszne. A jak ty oceniasz swój poziom śmieszków? Wiesz, to taki stabilny, równy, niski poziom, jak zwykle. Czyli dobrze, przynajmniej szczerze, Ola. Ale zawsze od wujaszka tylko szczerze się i dowiesz. Bardzo dobrze, no? Wujaszku. Piecz sobie dalej bochny, ukłony. Przekładujemy ukłon. Uwaga, Ola, 3, 4. Kłaniamy się w pas. Wszystkiego dobrego. Ja się odkłaniam i zapraszam serdecznie na chleb i sosy i jeszcze takie inne historie, bo też mam kilka w zanadrzu planów, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego, ale się toczą. Trzymamy kciuki za twoje działania. W sumie ta pizzeria, piekarnia u celebryty, ale bez koszulek to nie dla mnie. Życzymy powodzenia. Trzymaj się. Nie. Co chciałaś powiedzieć? Powiedz nie, no to. Jest wujaszek jeszcze. Nie, no uważam, że właśnie ty jako mężczyzna powinieneś propsować ten pomysł, że tam będą kobiety bez koszulek. No. Ale ja też bym musiał być bez koszulki. Nie, właśnie parę dziewczyn nie mogą być w koszulce. A parę dziewczyn tak mogłoby to załamać, Olka, naprawdę. Wujaszku, dziękujemy po raz drugi, trzymaj się ciepło. Dzięki. To był Wujaszek Lifestyle i jego bochny. Ty, no ale ładny ten czarny, tylko dziwny. Dziwny. A napisz, żebyś nie zjadł. Zjadł, pewnie, wyglądał no kozacko. Właśnie. Zostańcie z Weekendem z Eską, może nie będzie chleba, ale też będzie ciekawie. Cały czas oglądacie Weekend z Eską, a my wciąż, można powiedzieć, w drodze do gwiazd, jak śpiewała Cleo, ponieważ dowiadujemy się, co u naszych gwiazd w tym dziwnym okresie słychać. I zdecydowanie trzeba przyznać, że nie ma lipy, ale teraz to nie będzie lipy tak już w ogóle absolutnie nie, bo przed nami hardkorowy koksu, czyli Robert Burnejka. Cześć, Robek! Siemanko, siemanko! No Robek... same sosny ciężary, lipy nie ma żadnej. Wiadomo. Robek w nowej roli, zresztą pierwszy raz chyba będziemy, Robku, ciebie gościć, kiedy ty już jesteś ojcem. No tak, hardkorowym ojcem, nie? Ale wiesz co, powiem ci, że w czasach pandemii twojej córce absolutnie nie jest potrzebny fryzjer. Jestem oddaną fanką jej fryzury. Ona ma po prostu chyba najpiękniejsze włosy, jakie kiedykolwiek widziałam. No po prostu 100% cukru w cukrze. No dziękuję, dziękuję. Naprawdę włosów jej nie brakuje. Jak się urodziła już z włosami, każdy się dziwił, ale teraz jeszcze lepiej. Słuchaj, dobrze, że ona poszła w ukochaną, a nie w ciebie, jeśli chodzi o te włosy. To prawda. No ale ja też kiedyś miałam włosy. Ale wiesz. I świetnie się wspomina, Robek, naprawdę. Powiedz nam, to były czasy. Robercie, poza tym, że jesteś ojcem, to jednak trwa ta pandemia i ty chyba powinieneś wiedzieć najlepiej, kiedy te siłownie w końcu, bo tu wiesz, wszyscy już tęsknią, kiedy one zostaną otwarte. Wiesz coś, czy nie wiesz? No, nie wiadomo, na razie nie wiadomo, jak widać, sam przerzucam hantelki tutaj na siłowni. Wszyscy narzekają, że nie mają co robić w domu, dźwigają butelki z wodą, wymyślają jakieś cuda na kiju i wszystko niebezpieczne takie rzeczy. No, tylko jestem na tym na plusie, że mam swoją siłownię, mogę ćwiczyć kiedy chcę. Także forma u mnie cały czas jest, nie kanapeczki. To nie, to w ogóle nie masz żadnej wątpliwości. Ale ja chciałam się jeszcze, Robert, ciebie zapytać, czy w czasach pandemii zdarzało wam się te stejki zamawiać online, czy jednak cały czas w domu je robicie? No, robimy w domu, ale zamawiamy online. Wiadomo, przywozi niegotowane. I tak, i tak, i tak można żyć. A co jest dla ciebie... Wszystko mierzy w takim kierunku, że wszystko zamawiamy na internecie. Przywozi, po co jechać i stać starymi babciami w kolejce i się pchać, bo ona była pierwsza i tak dalej. Co można zamówić i przywieźć i stejka po drzwiami, tylko rzucić na gryl zostaje i tyle. Ty, ale poczekaj chwilę. Chcesz powiedzieć, że zdarzyło ci, że jakaś babcia próbowała ciebie przepchnąć w kolejce? Tak, tak, próbowała. Ale się zaśmiał. Próbowała i ścisnął ją z miłości. No i powiem prawdę, że jeden raz jednej babci się nie udało, to taka wkurzona była, że stała i pchała mi tym wózkiem, pchała mi. No w końcu miałam powiedzieć, no panie, no gdzie mi wypcha pani, jeszcze nie zapłaciłem za te stejki, no. To chyba taka hardkorowa babcia, hardkorowa, no naprawdę, babcia, nie bała się niczego. No nie, nie, z babciami jest ciężko. Kurczę.
Kurczę, ja myślałem, że on się niczego nie boi, ale jednak babcia potrafi pognać Roberta Bornejkę. Robercie, zdrowia dla was wszystkich, powodzenia. Mam nadzieję, że ruszy siłownia i że młoda pierwsza będzie na niej ćwiczyć jak najszybciej. No i co? Mam nadzieję, że się szybko usłyszymy z powrotem albo zobaczymy już, wiesz, face to face. Dokładnie. Z babciami. Na przykład u ciebie na Siłce wpadniemy. Dziękuję bardzo i zapraszam, jak siłownia się otworzy, na hardkorowy trening. Żeby nie spadł, my jesteśmy na tak, ponieważ ty mówisz, że u ciebie super forma, a u nas niestety nie. Mów za siebie. To był Robert Bornejka. Dziękujemy ci, Robercie. Hardcore. Trzymaj się. Dzięki. Siłownie mi załatwiłaś. Dzięki, Ola. Załatwiłam. Super, marzyłem o tym, nie? Zostańcie z weekendem z Eską. Jak się okaże, że muszę ćwiczyć przez Olkę, to wiesz, co się z tobą stanie. Nie, no ja będę cię wózkiem najeżdżał. Nie wiem, nie wierzę, nie wyobrażam sobie sytuacji, że dzwoni do ciebie Robert, mówi chodź na trening, a ty mówisz, nie, wiesz co, nie, tu takie sprawy. Babcią go będę straszył. Dobra, zostańcie z weekendem z Eską. Eska TV, w tej chwili trwa program Weekend z Eską, a my łączymy się online z kolejną gwiazdą. Gwiazdą śpiewającą. Ona to naprawdę śpiewa, a na dodatek jest naprawdę szaloną wariatką. Nazywa się Jula, już jest z nami na ścianie. Bang! Dzień dobry, Jula. Cześć! Jula, zacznijmy od najprostszego pytania na świecie. Trwa pandemia. Co najgłupszego zaśpiewałaś ostatnio? Takiego, ale uczciwie musisz się przyznać. Wiesz co, ja codziennie chodzę sobie, śpiewam, chociaż robiąc śniadanie, to śpiewam coś o jajkach, także wymyślam wszystko na bieżąco. Nie, no tak, o jajkach to chyba Alicja Janosz, jajecznica. A tak, to prawda. Ona chciała powiedzieć, że ona freestyluje, a nie, że Alicja Janosz śpiewa, okay. Bez przesady, no już. Tak, ja freestyluję. Chodzę i śpiewam jajeczka, zjem jajeczka. Aha, czyli rozumiem, że szkodzi ci ten czas w samotności. Trochę tak, odbija się na mojej psychice. Ale piszesz, nie piszesz, działasz, nagrywasz, coś kombinujesz, prewki robisz w domu, coś śpiewając, co się dzieje? Działam, piszę, dzisiaj uciekam do studia nagrać moje Hot 16 Challenge. Tak, trzymajcie. Tak, zostałam już dwukrotnie nominowana, więc czas podjąć rękawice i wziąć się do roboty. Pandemia trochę powstrzymała moją muzyczną pracę, bo singiel czekał na nagranie teledysku. No natomiast no, mocno się to pokrzyżowało, gdzieś czekamy na lepsze czasy, żeby móc z tym zadziałać. No ale no powoli sobie tutaj tworzę, a większość mojego czasu teraz zajmują mi moje studia, także nie narzekam na nudę. Czyli jednak nauka, edukacja na miejscu pierwszym. Jula, a co ty studiujesz? Grafikę komputerową. Jak na wokalistkę całkiem srogi rozrzut, królewno. No powiem wam, że rzuciłam się trochę na głęboką wodę. Sztaluga w domu już stoi, no bo grafika też... Do grafiki zaliczają się również obrazy i rysunki, także zaczynałam od samego początku. Co drugi dzień rzucałam te studia. Klasyk! Po co mi to było? Po co mi to było? Ostatnio rysowałam na przykład Jezusa, sakrum Jezusa, także ogromne wyzwanie. Rozwijam się mocno i cieszę się, że ja te studia obecnie mam, bo no, wiecie dobrze, że można powiedzieć, że jeśli chodzi o koncerty, stałam się bezrobotna, więc oszalałabym w domu bez tego. To jest ten czas, na który ja przez całą zimę czekałam, na który tak bardzo się cieszyłam. Próby, koncerty, no niestety, wyszło jak wyszło. Czyli jednak spokojnie można powiedzieć, tak jak mama mówiła, że nauka nas uratuje. Oj tak, mam czym zająć głowę, nie myślę o głupotach i rozwijam się, no i myślę, że wybrałam taki kierunek, być może będę za jakiś czas w stanie zaprojektować okładkę swojej własnej płyty, co bardzo mnie ucieszy. Jula, dzisiaj kiedy widzowie oglądają naszą rozmowę, to pewnie to twoje Hot 16 Challenge już jest w internetach, to zdradź nam tylko szybko, sama się z tym uporałaś, czy kogoś poprosiłaś o pomoc? O pomoc poprosiłam tylko i wyłącznie w sumie mojego gitarzystę, który musiał mi zabrzdąkać do tego, co wymyśliłam. Oczywiście 16 wersów napisałam sama. I to się nazywa Jula. Sama se namaluje, sama se napisze i pyk. Można, to można. To się sama nagrać. Wszystko. Na freestylu. Jula, dziękujemy ci bardzo, słuchaj. Ja mamy nadzieję, życzymy ci, żeby szybko koncerty. Od razu, pyk. Tak, ale Jula dobrze powiedziała, że miło było was zobaczyć, ale ja mam nadzieję, Jula, że następnym razem to się zobaczymy jednak tak, że będziemy sobie mogły chociaż rękę podać, wiesz?
przyjdę do was nawet spacerkiem. Już nie przyjadę autem, a przybiegnę do was, jeżeli będzie już tylko taka możliwość. Dobra, liczymy na to. Dziękujemy ci, Julo. Trzymaj się, kochana. I trzymamy kciuki za sesję i za oczywiście Hot 16 Challenge. To była Jula. Ty, ja nie wiem, że ona tak w tę grafikę komputerową, wiesz co? No coś chcę powiedzieć, cicho. Co chcesz powiedzieć? Chciałam wam tylko życzyć dużo zdrowia i powiedzieć, że do szybkiego zobaczenia. No, jakie ładne zakończenie. Dziękujemy. Trzymaj się. Dziękujemy. A wy zostańcie z weekendem z Eską. No ja znowu muszę powiedzieć, że to prawda, co powiedział Rudy. Zostańcie, bo to jeszcze nie koniec. Weekend z Eską trwa, mamy tutaj dla was wszystko to, co najlepsze i te najfajniejsze gwiazdy jeszcze nam się nie skończyły. Oto przed nami zdolny, przystojny, wielki gwiazdor w maleńkiej wsi. Nazywa się Kamil Bednarek i przebywa na końcu świata. Bonjour! Dzień dobry. Kamilku, gdzie jest ten koniec świata, z którego do nas telefonujesz? To jest początek, słuchaj, to są Lipki, województwo opolskie, piękna ma... wieś nad Odrą, jest dużo lasów, czyste powietrze. Zapraszam na wycieczkę rowerową, jak będziecie blisko. Ale zazdrościmy ci takiej miejscówki, naprawdę. Chciałem, Kamil, zapytać, bo jesteśmy w zasadzie świeżo po twoim najnowszym singlu. Jesteśmy też po twoim Hot 16 Challenge i tu muzycznie te sprawy są dwutorowe. Tam nie ma jednej Odry, tam są dwie ścieżki. Tu jest nowocześnie, tu jest klasyczne reggae. Czy ty jesteś w takim rozkroczku? Czy to jest tak, że Hot 16 Challenge nawiązywało do takiego old schoola totalnego? Wiesz co, ja teraz właśnie piszę materiał na nową płytę i chciałbym trochę wrócić do tego, co robiłem kiedyś, to jest pieniądze za reggae. A jeżeli chodzi o Bądź przy mnie, to było planowane, żeby to było elektroniczne, delikatne, nierejlowe. Niestety nie wszystkie piosenki w reggae dobrze brzmią, a czułem, że po prostu tak chcę to zrobić. Poszerzać horyzonty, nie zamykać się na jeden gatunek muzyczny. Ja zawsze eksperymentowałem. Człowiek się rozwija dzięki temu. No właśnie, Kamil, bo z każdą śpiewającą gwiazdą, z którą rozmawiamy, zadajemy to samo pytanie. Czy ten okres pandemii, to, że jesteś w ogóle na pięknej wsi, gdzie jest cisza, spokój, nie martwisz się jakimiś takimi drobnostkami, to powoduje, że jesteś bardziej płodny muzycznie? To przede wszystkim mam więcej czasu, żeby popracować nad muzyką. Też mogę się przespać z tym, wstać następnego dnia, posłuchać, jeżeli coś mi nie pasuje, zmieniam. No i tego czasu jest na tyle, że myślę, że to będzie taki duży krok do przodu, jeżeli chodzi o moją twórczość. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o produkcję, to na plus. Nie, no ale ja muszę się zatrzymać przy tym, jak powiedziałeś, że możesz się z tym przespać, bo generalnie wszyscy zauważyli, że jeszcze przed pandemią Kamil był człowiek cyborg, który jeździł cały czas w trasie, jeden koncert, drugi, a sen to w ogóle nie, no wiadomo, sen jest dla słabych, więc ty chyba teraz zwariowałeś, jak możesz sobie pozwolić na 8 godzin snu. Zresztą pierwszy tydzień spoko, drugi okej, trzeci jeszcze, ale za 10 lat ciągle był się na scenie. No tak dziwnie trochę przyzwyczaić się do tego, że jest tyle wolnego czasu. No, tęsknię się za koncertami, nie powiem. To zawsze nowi ludzie, nowe miejsca. Można było się wyżyć, wyskakać na scenie. A teraz widzisz, zajada się, ogląda seriale, robi muzykę i pączek rośnie. No dobrze, a czy możesz zdradzić kiedy w takim razie owoce tej pracy wiejskiej i kręcenia tego wszystkiego cegłą? No już lada moment pojawi się taki klip koncertowy utworu Światło z płytą Dycham i zaraz po tym będę wydawał nowy kawałek Wojownik Światła, ale nie będę zdradzał szczegółów, niech to będzie spodzianka, mam nadzieję, że wam się spodoba. Nie, no ja bym była zdziwiona, Kamil, gdybyś nam zdradził te szczegóły, tak że wszystko spoko jest jak zwykle. Kamil, nie będziemy się z ciebie nabijać, trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że ten wiejski klimat pomoże ci być bliżej tego reggae i tych rootsów, które tak bardzo lubisz. No i mam nadzieję, że jesteście wszyscy razem tam szczęśliwymi ludźmi. Tak, jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, przede wszystkim zdrowymi i wam też tego życzę. Zdrówka, uśmiech, wewnętrznego spokoju. No i mam nadzieję, że to się jakoś długo skończy, będziemy mogli się na koncercie spotkać. Dziękujemy ci, Kamilu, żegnamy cię, pozdrów całą opolską wieś, wszystkiego dobrego, co złego to nie my, pamiętaj. Dziękuję, wszystkiego dobrego, ściskam, na razie. Pa! Matko jedyna, to było jedne z najbardziej jakościowych połączeń w historii tego programu, ale się udało. Ale ja jestem zaskoczona, że pomimo tego, że Kamila no za bardzo nie widzieliśmy, ale głos był całkiem okej.
No bo on ma po prostu dobry głos. Więcej dobrych głosów i jeszcze lepszych połączeń za chwilę. Zostańcie z Weekendem Zeską. Program Weekend z Eską wciąż trwa. Mamy dla was najlepsze, najfajniejsze gwiazdy, z którymi no niestety, ale na razie wciąż musimy się łączyć online. Łączymy się i mamy je tu u nas w studiu i przed nami kolejna śpiewająca gwiazda. Będzie nią jakże piękna, jakże uzdolniona Weronika Juszczak. Bonjour! Dzień dobry, dzień dobry. Ale Wero, jaki ty masz kajdan w ogóle wypasiony. A dziękuję. Przygotowałam. No byłam ci dobrze się tak wystylizowałaś na to spotkanie tutaj z nami. My to szanujemy. Bardzo dziękuję. W takim razie. U ciebie słychać podczas tego pandemicznego, dziwnego okresu? A w zasadzie to u mnie słychać bardzo dużo, dlatego że cały czas działamy nad moją płytą, która no cały czas się dzieje, cały czas tworzymy. W sensie tak naprawdę to już wszystkie piosenki na nią nagraliśmy, ale teraz czeka nas tak naprawdę cała otoczka, cała część graficzna płyty, także no działamy. Kurczę, czyli ona tak naprawdę przez cały czas pracowała, po prostu ta płyta już do końca, czyli ty tak naprawdę pandemii to nie spotkałaś, tylko cały czas w robocie jesteś. Można tak powiedzieć, mam takie szczęście, że mogę pracować trochę z domu, także no. Cały czas była praca, nie nudziłam się, chociaż trochę serialów na Netflixie nadrobiłaś. Obejrzałam. Skoro w tym dziwnym czasie pracowałaś nad tą płytą, czy przez to, że to był taki okres zamknięcia, coś się na tej płycie zmieniało, że mówisz, nie, ten kawałek o tym, że wyskakuję, spotykam się z znajomymi, to nie, tylko zaśpiewam, o, maska albo coś? Większość tekstów miałam już skończonych przed pandemią, także w ogóle jakby ta pandemia nas wszystkich zaskoczyła bardzo i niespodziewanie wydaliśmy akurat utwór Sprint, który w ogóle swoją drogą mówi o tym, że tak szybko dzisiaj żyjemy i fajnie by było na chwilę zwolnić, a tutaj akurat pandemia, także nie spodziewałam się, że akurat Roro. W tym momencie... Jezu, to ty musisz drugi singiel zrobić, Rudy wygrał milion dolców, to super pomysł, skoro tak się spełnia u ciebie, to jest mega pomysł. Czujesz to? Czujesz, jak to brzmi? Czuję, tak. Załatwiłem, dam ci trochę. Nie, ale Sylwia, no musisz to rozkminić, jeżeli wiesz, ty potrafisz tak wywróżyć to, co się dzieje, to wiesz, może warto się skupić. Ja bym tak bardzo nie chciała tak wróżyć, bo nie spodziewałam się, że będzie tak na świecie, oby to szybko minęło. No cóż, no można tylko z tego wyciągać wnioski. Jasne. A Weronika, powiedz nam jeszcze tylko tak ogólnie, ta płyta w jakim będzie klimacie? Będzie tam jakiś bardziej pozytywny vibe, czy taki bardziej vibe, żeby sobie coś przemyśleć w życiu? No jak bo ten sprint nie jest taki, wiesz, hip hip hura, zbieram kwiatki raczej. No nie. Nie, myślę, że bardziej płyta będzie na przemyślenia. Dużo się działo przez ostatnie 2 lata, bo ostatnie 2 lata pracowałam właśnie nad tą płytą. 2 lata temu wydałam swoją debiutancką płytę. Więc dużo się w moim życiu działo, dużo się działo jakby w okręgu mojego otoczenia. Także no, tam będzie się dużo działo. Będzie ona bardziej do przemyślenia. No. Ja nie ukrywam, zostałam skuszona, no tak to tutaj Werka nam opisała. Skuszona, ale czekać i tak trzeba dalej, to się nic nie zmieniło jakoś specjalnie, nie, no, dzięki Werka. Nic nowego. Już niedługo. Ja bym była zdziwiona, gdyby właśnie gwiazdy takie muzyczne jak Weronika zawsze by nam sypały tymi terminami. One zawsze, o, już niedługo, o, już za chwilkę, ale dobra, Werka. Ja jestem właśnie z takich osób, które trzymają do samego końca tajemnicę, także musicie mi to wybaczyć. No dobrze. Dobrze. Wybaczamy ci to ze względu na naszą przyjaźń. Bardzo ci dziękujemy za fajną rozmowę i trzymaj się. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. Pa. Trzymaj się. Wera na koniec, trzeba przyznać, z łańcuchem doświadczeń, ale to ona faktycznie z tym sprintem, ale powiem ci, że to, wiesz, to musi być przerażające, że piszesz tam numer, a za szybko żyjemy, niech coś się stanie, a później bang, nie, i cały świat stoi. To jest takie... No, to daje do przemyślenia. Skoro taka ma być też jej płyta, to coś czuję, że nie jedna osoba z niej wyciągnie dużo. To co, kończymy chyba? Kończymy. Nie? Chyba to już będzie na tyle w dzisiejszym odcinku Weekendu z Eską. Zapraszamy na kolejny. Miejmy nadzieję, że już w innej formie. Tak, ja bym chciała zobaczyć z bliska kogoś więcej niż tylko Rudego. A ja nie chciałbym już oglądać Oli Kot, więc miejmy nadzieję, że spotkamy się w większym gronie, w innym miejscu. A póki co trzymajcie się ciepło, co złego to nie my. Pozdrówki. Pa!